Dość obfite są obchody stulecia naszego stowarzyszenia. Trwają 3 dni, dzisiaj jest ten 3. dzień, ale na dobrą sprawę zaczęły się już wiele miesięcy temu, kiedy zaczęliśmy się przygotowywać. Od niemal roku stosujemy pieczęć stulecia, którą sygnujemy wszystkie nasze dokumenty i korespondencje. Chcemy to robić właśnie w roku jubileuszowym i pewnie jeszcze w przyszłym do 21 września. Zaczęliśmy nasze obchody na uroczystej sesji Rady Miasta, która była poświęcona obchodom Dni Patrona, w które to nasz jubileusz został wpleciony i stał się takim ważnym, jak mam nadzieję, wydarzeniem w mieście. Na sesji Rady Miasta zarząd Koła Bialczan i jeszcze kilka osób zaangażowanych, aktywnych w stowarzyszeniu otrzymało medale prezydenta, także grawertony z gratulacjami od przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Broniewicza, i Rada Miasta podjęła również uchwałę, którą formalnie się nazywa stanowisko na jubileusz Stowarzyszenia Koła Bialczan. Wczoraj, w drugi dzień obchodów, odbyła się konferencja naukowa, na której 4 mówców to była pani Małgorzata Szejnert z Warszawy, znana pisarka, reportażystka, to był profesor Krzysztof Stępnik, który pięknie mówił o Kraszewskim i o takich przemyśleniach politycznych Kraszewskiego, które również można odnieść do sytuacji bieżącej. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej dr Paweł Borek przybliżył zebrany postać pułkownika Ludwika Bittnera, można powiedzieć twórcy między innymi pomnika Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tego pomnika, który w Białej jest tak dobrze widoczny przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. I ja jeszcze miałem przyjemność mówić o zbliżającym się stuleciu Podlaskiej Wytwórni Samolotów. To znaczy, to nie wytwórnia będzie miała stulecie, tylko my chcemy obchodzić stulecie jej utworzenia w roku 2023. Koło Bialczan jest duchowym odzwierciedleniem dążeń, nadziei, aspiracji i marzeń mieszkańców naszego miasta. Decyzja o utworzeniu Koła Bialczan zapadła na pierwszym zjeździe absolwentów szkół bialskich w dniach 21 i 22 września 1922 roku. Zjazd zgromadził byłych uczniów pamiętających czasy rusyfikacji oświaty. Byli w tym gronie uczestnicy powstania styczniowego i strajków szkolnych z 1902 roku i 1905 roku. Wielu miało za sobą walkę na frontach I wojny światowej. W regionach, a po uzyskaniu niepodległości w wojnie polsko-bolszewickiej. Założycielem przyświecała idea niesienia pomocy i wsparcia absolwentom gimnazjum męskiego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego studiującym w Warszawie. Z czasem objęło to też gimnazjum imienia Emilii Platy. Warszawa była pierwszym centrum funkcjonowania Koła Bialczan. Człowiek ma w swojej naturze tą głęboką potrzebę przynależności, utożsamienia. Ona ma wielowątkowy charakter. Czujemy swój związek z rodziną, ale także miejscem, z którego wyrastamy. Czujemy swój głęboki związek z przyjaciółmi, z otoczeniem. I to miejsce, które symbolizuje nawiązywanie tych relacji towarzyszących nam przez całe życie, tą spuściznę, którą przez życie niesiemy i którą przekazujemy przyszłym pokoleniom, dla nas wszystkich nosi tę piękną, wdzięczną, takim ciepłym, wybrzmiewającym w naszych sercach nazwę. Biała Podlaska, niegdyś, co również z dumą i szacunkiem dla jej wielowiekowej tradycji podkreślamy, Biała Radziwiłłowska, Biała Książęca, Alba Ducalis.
Odbywa się koncert znakomicie przygotowany przez drugie liceum ogólnokształcące pod kierunkiem bardzo zaangażowanych nauczycielek, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Przybyło na naszą uroczystość wiele ważnych osób, posłowie, wicewojewoda jest, no nasi lokalni samorządowcy, jak prezydent i przewodniczący Rady Miasta też są, z czego się bardzo cieszymy. Rano w sobotę po mszy świętej w kościele świętego Antoniego w intencji członków koła Bialczan została odsłonięta tablica poświęcona stuleciu koła Bialczan na murach pierwszego liceum ogólnokształcącego, dokładnie dawnej Akademii Bialskiej od ulicy Warszawskiej. No i będzie ona, dopóki te mury będą stały, to mamy nadzieję, że i ta tablica się na niej utrzyma. Była to też okazja do zwiedzenia dawnego klasztoru ojców kapucynów. A dlaczego? Dlatego, że to w murach właśnie tego klasztoru zaczynało się w 1919 roku Muzeum Żeńskie imienia Emilii Plater. To Muzeum Żeńskie zostało właśnie wyodrębnione z wcześniejszego gimnazjum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dzisiaj grono osób zasłużonych dla koła Bialczach, jakoś tak szczególnie aktywnych, otrzymało medale stulecia, które wybiliśmy. Ponadto jeszcze otrzymali podarki w postaci okolicznościowego znaczka karty pocztowej opieczętowanej datownikiem specjalnym przygotowanym właśnie na stulecie koła Bialczan. Inicjatorami koła byli ludzie, którzy jeszcze żyli podczas powstania styczniowego, więc... Tak, tak. Ta myśl o utworzeniu koła Bialczan zrodziła się w 1922 roku podczas pierwszego zjazdu absolwentów szkoły, mogę tak ogólnie powiedzieć, imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pamiętaj, to był 22 rok, więc żyli ci wszyscy, byli już owszem w zaawansowanym wieku, chociaż nie ten rok 1863, 1902, to cztery, no, to byli ludzie około 60-70-letni, którzy najstarsi, którzy tam się pojawili, a przecież byli i młodsi. Więc ta myśl się zrodziła podczas tego drugiego zjazdu o utworzeniu takiego koła wśród, powiadam, absolwentów. I inicjatywę przejęli warszawiacy, ci, którzy już tam mieli ugruntowaną pozycję zawodową, jakąś materialną, postanowili zaopiekować się studentami z Białej Podlaskiej, no, którzy pojawili się w Warszawie. Czyli historia koła Bialczan sięga nawet więcej niż 100 lat, bo to są historie tych ludzi, którzy też zakładali te koło. No, gdyby patrzeć również przez pryzmat historii, doświadczeń tych ludzi, to na pewno ta myśl dojrzewała na pewno przez jakiś czas, czyli koło Bialczan w sensie duchowym ma staż większy pewnie niż 100 lat. Sama Biała Podlaska ma długą historię, no, więc... No, oczywiście. To dziękuję. Dziękuję. Dziękuję po prostu Białej Podlaskiej za to, że pamiętała o nas tutaj wyróżnionych i o mnie. Ale chyba jest to odpowiedni moment, żeby przypomnieć, skąd ja się wziąłem w kole Bialczan. Nie tylko dlatego, że urodziłem się w Białej, nie tylko dlatego, że skończyłem liceum imienia Kraszewskiego w roku 1956. Ale dlatego, że gdy przyjechałem na studia do Warszawy, to znalazł mnie w domu akademickim, w którym mieszkałem w Warszawie, na ulicy Anielewicza, znalazł mnie mecenas Józef Kuczko. I chcę właśnie tę postać tutaj przypomnieć Państwu. To był jeden z, no już chyba nie tyle założycieli, ile bardzo aktywnych członków koła Bialczan. I jego jakimś celem było chyba wyszukiwanie właśnie młodych ludzi, studentów pochodzących z Białej w Warszawie i opiekowanie się nimi. I ja dostąpiłem tego szczęścia, że on mnie po prostu w tym domu akademickim na ulicy Anielewicza w Warszawie znalazł
gdy byłem na, już nie pamiętam, czy pierwszym, czy drugim roku, ale w końcu jakoś do początku studiów i cały czas bardzo, no jakoś tak sercem, życzliwie mną się opiekował. Byłem u niego w domu, spotykałem się z wieloma ciekawymi tam ludźmi, również członkami Koła Bialczan. No i tak zaczęła się właśnie, dzięki panu Józefowi Huczce, zaczęła się moja, no powiem, przygoda z Kołem Bialczan. Dziękuję bardzo. Akt nadania tytułu honorowy członek Koła Bialczan. W jubileuszowym roku stulecia istnienia, mając na względzie wybitne zasługi dla stowarzyszenia, Zarząd Koła Bialczan nadaje pośmiertnie Markowi Światłowskiemu, prezesowi, w okresie od 15 czerwca 2005 roku do 18 stycznia 2017 roku tytuł honorowego członka Koła Bialczan. Pani prezes i ja pozwolimy sobie w imieniu zarządu wręczyć ten akt nadania. W naszym wspólnym imieniu Samorządu Miasta Biała Podlaska wręczę pani prezes kierowane do całej społeczności koła serdeczne podziękowania i życzenia w formie okolicznościowego grawertonu.